Siema majstry, majsterki. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat ścisków stolarskich. Ścisk stolarski to nic innego jak urządzenie wspomagające nasze prace warsztatowe. I jakby nie było, w każdym warsztacie prędzej czy później takowe ściski muszą się znaleźć. Tylko teraz, co zrobić, żeby nie wtopić pieniędzy w jakieś takie naprawdę tandetne ściski, które po bardzo krótkim czasie się nam rozwalą, bądź nie będą spełniały swojego zadania. Jeżeli ktoś mi powie, że u niego w warsztacie ma wystarczającą ilość ścisków, to zobaczcie sobie teraz tutaj zdjęcia, które pokazywałem podczas budowy moich pudeł pod kolumny głośnikowe. Wierzcie, że tam mi tych ścisków zabrakło, a to były malutkie pudełka. A teraz jest bardzo dużo takich prac, gdzie potrzebujemy na warsztacie przynajmniej kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt ścisków. Większość z Was wie, że ściśle współpracuję z firmą Wolfcraft i tutaj nigdy tego nie ukrywałem. Ja jestem z tej firmy bardzo zadowolony. Oni mi przysyłają narzędzia do testów, ja je testuję, a później wyrażam opinię o tym. Jak można zauważyć, na moim stole leżą tutaj już rozłożone wszystkie moje ściski stolarskie z jednej serii. Są to ściski w wersji automatycznej, tak zwanej jednoręcznej. To jest ścisk automatyczny, jednoręczny. Ja w moim warsztacie pracuję cały czas sam. Nigdy nie mam nikogo do pomocy. I tutaj w tym momencie takie ściski bardzo mocno się przydają, gdyż zastępują mi te drugie ręce, które czasami by się przydały. Ja Wam to może bardziej pokażę na przykładzie takim naprawdę, a nie tylko w teorii. Załóżmy, że mamy dwie płyty ze sobą, które chcemy skręcić. I teraz taki ścisk, powiedzmy, że mam już przygotowany do ściśnięcia. No i teraz tak, przykładam z jednej strony, no i z drugiej strony okazuje się, że co? Że nie sięga tutaj, bo mam go za mało otwarty. Wtedy tą żółtą rączką, naciskając, ładnie mi się szczęki rozjeżdżają i teraz tą czarną, bądź szarą, to bardziej szary kolor jest, ściskam sobie i jest wszystko w porządku, jest ładnie ściśnięte, co można zauważyć na filmie. Oprócz tego te ściski mają taką fajną przewagę nad ściskami z mniejszymi stopkami, że po pierwsze tutaj jedna i druga stopka jest bardzo szeroka, jest dodatkowo otulona takimi fajnymi, miękkimi gumami, które nie powodują mi odciśnięcia na żadnym materiale. I to jest naprawdę mega, mega plus, jeżeli chodzi o takie ściskanie. Można sobie ten ścisk, jeżeli przykładowo mamy wiertarkę stołową, a załóżmy nie mamy ścisku, możemy sobie taki ścisk nabyć. I w tym momencie materiał, który chcemy wywiercić, a nie mamy imadła, możemy go spokojnie wykorzystać jako właśnie imadło. Tak, na stół wiercimy otwór, sprawa załatwiona. O, jedną rączką otwieramy. Tak. Materiał poluzowany i fantastycznie to tutaj się zachowuje. Nad budową tego ścisku musieli myśleć jacyś konstruktorzy, którzy mieli może nie tyle duże głowy, co tęgie głowy. A dlaczego? Przyjrzyjcie się, mam ścisk całkiem zamknięty. Widać ewidentnie tutaj, że mamy teraz szparę. I dlaczego ten ścisk został, dlaczego te dwie stopki ze sobą się nie schodzą w taki sposób, żeby było tak zwane do zera, tylko zostaje szpara. Według mnie jest to mocno przemyślane, gdyż jeżeli mamy zwykły ścisk i stopki nam się zejdą do zera, a będziemy chcieli sobie przykładowo tutaj zrobić jakąś mini klejonkę,
W tym momencie te stopki zaczną nam się rozchylać. Po ściśnięciu one się zaczną nam rozchylać. A tutaj, w tym momencie po dociśnięciu do zera, o zobaczcie jak mocno, jeszcze raz, tak. I teraz, jak docisnę do zera, to ten ścisk mi się wyrównuje w każdym miejscu. I teraz, po co to tak zostało stworzone? Jeżeli mamy do zrobienia jakąś klejonkę, taką małą. Ja wiem, że to nie są ściski przeznaczone do dużych klejonek, bo to są ściski, które bardzo mocno nie ściśniemy. Od tego są jednak ściski rurowe bądź jakieś takie inne śrubowe, które są przeznaczone typowo pod klejonki. Ale pod takie malutkie, to są naprawdę malutkie, bo to są taka kantóweczka 2 cm na 2 cm. Z powodzeniem czasami sobie tutaj siedzę i kleję takie różne pierdoły i wychodzi dobrze. Mam tutaj moją przykładową klejonkę i teraz chcę to sobie ładnie ścisnąć. Rozsuwam, ściskam. Z jednej i z drugiej strony. I gotowe. Ściski zostały wyposażone również w tak zwane pozycjonery. Te żółte elementy, które tutaj są, one nie są tylko i wyłącznie od parady bądź od rozmaicenia kolorystyki, ale one tutaj mają swoje przeznaczenie. I teraz, jeżeli chcemy kilkoma ściskami ścisnąć nasze kantówki wzdłuż, załóżmy czterema ściskami, i żeby było równo wszędzie, możemy się posłużyć tymi pozycjonerami. Wkładamy nasze kantówki, ściskamy, jedne mamy ściśnięte i teraz musimy ścisnąć resztę. Jedną ręką ściskam sobie ścisk, przykładam, wstawiam pozycjonery i kantóweczki mam elegancko wypozycjonowane. Tutaj trzeba sobie ustawić te pozycjonery. Tu mi troszkę źle wyszło. I w taki sposób możemy sobie spokojnie wykorzystać właśnie te żółte elementy do wypozycjonowania naszych kantówek, żeby one były w miarę równo. Takie pozycjonowanie, musicie mieć tego świadomość, że one Wam nigdy nie wyjdzie idealnie. Ze względu na to, że teraz na tak zwane sucho, składając takie kantówki, mi się to łatwiej pokazuje. Niestety, ale praktyka pokazuje nam troszkę coś innego. Po nałożeniu kleju na każdy element zaczynają nam te deseczki troszkę jeździć i do tego w tym momencie też te pozycjonery mogą się bardziej przydać. Jeżeli Wam zabraknie przykładowo, bo dalej Wam się będzie rozjeżdżało, bo o ile nie będzie się nam rozjeżdżać w dół, to mogą nam kantówki w tym momencie podjeżdżać do góry. I tutaj z pomocą przyjdą nam dodatkowe dwa ściski, które mają właśnie takie szerokie stopy i możemy sobie te ściski w taki sposób wykorzystać. Można powiedzieć, że już jest pełnia szczęścia. Oprócz funkcji ściskania, ścisk ma również opcję jako rozpierak i możemy go wykorzystać na przykład montując sobie drzwi do swojej szafki w warsztacie bądź w kuchni, gdziekolwiek. Warunkiem jest to, że musimy w tym momencie sięgnąć tutaj do ziemi, albo do stołu. Jak to zrobić? Tutaj w górnej części mamy taki przycisk. Musimy go zluzować, wyciągnąć stopkę, odwrócić, zablokować. Jest zablokowane i możemy go rozpierać, tylko trzeba go najpierw poprawnie włożyć. Tu. I tu misiu kolorowy, a nie z tamtej strony. I teraz zobaczcie, co się dzieje.
Niezłe, nie? Ja tutaj swego czasu tą całą moją szafkę, którą robiłem, właśnie wykorzystywałem te ściski z jednej strony do wypoziomowania. Można powiedzieć takie lewarki, wyglądające prawie jak kolejowe. Kupiłem dwa najmniejsze, najkrótsze ściski. Teraz potrzebuję do płyty wiórowej, chcę sobie dokleić dwie takie kantóweczki. I niestety, ale ten ścisk tego mi nie ogarnie, gdyż on jest do bardzo krótkich rzeczy. Co trzeba w tym momencie zrobić? Ogólnie rzecz biorąc, ściski są dosyć rozwojowe, gdzie firma Wolfcraft zapewnia nam dostęp do różnych akcesoriów, tak zwanych dodatkowych, pomocniczych. I tutaj z pomocą przyjdzie nam taki oto łącznik. Przy pomocy tego łącznika możemy sobie połączyć ze sobą dwa ściski, robiąc z niego jeden większy. Odpinamy jedną stopę, odpinamy drugą stopę. Łącznik jest wyposażony tutaj w takie stabilizatory dla mniejszych ścisków. To trzeba wyciągnąć i możemy ściskać. Nawet na dwie ręce możemy ściskać. Szybciej pójdzie. Albo tak. Ewentualnie tak. I teraz jeszcze do czego mogą się przydać tutaj te dwa żółte elementy. Luzujemy. Odpinamy. Odpinamy. Tutaj te kantóweczki. I można je wykorzystać jako dodatkowy stabilizator. Ale tym sposobem udało mi się jednak pokleić. Nie musiałem nic dokupować dodatkowych ścisków dłuższych. Bo jeżeli nie mamy potrzeby, wystarczy sobie tylko dokupić taki łącznik. I w tym momencie sprawa załatwiona. Następną ciekawą funkcją w tych ściskach jest zastosowanie na stopach dwóch pryzm. Można powiedzieć pionowej i poziomej, bądź poprzecznej i wzdłużnej. Na czym to polega? Polega to na tym, mamy kantóweczkę i potrzebujemy tą kantóweczkę zamocować do ścisku nie na płasko, tak, tylko pod kątem. I w tym momencie kantóweczka zamontowana. Widzieliście, tutaj troszkę się męczyłem, tak jakby troszkę nieudolnie mi gdzieś to wychodziło, ale jest to spowodowane tym, że te ściski mają tą żółtą rączkę bardzo blisko i czasami po prostu bezwiednie złapię i próbuję ściskać, a ten żółty jest od otwierania, a nie od zamykania. Dlatego to tak czasami wychodzi, ale wzdłużnie, poprzecznie również można zamocować. Czasami takie pryzmy się przydają w ściskach i całkiem fajnie to działa. Teraz jeszcze jedna ostatnia rzecz, która jest jako dodatek do tego ścisku i to również robi fajną robotę. Mam. Aha. Udało się, jesteśmy uratowani. I teraz rozszerzamy nasz ścisk. I robimy coś takiego, żeby to ładnie pokazać. O, kantóweczka przyłożona. Teraz mam takie dwa fajne dinksy, które mocuje się tutaj. Specjalnie to robię tak, żebyście nie widzieli. Ciach. Już wam pokazuję. Jeszcze chwilka cierpliwości. No, ta deseczka to mam tak dopasowaną na H7. Przykładam mój ścisk. Załóżmy, no nie do końca, żeby pokazać. O. I teraz. To się nazywa ścisk doczołowy. Jako wyposażenie uzupełniające do tych ścisków. Takim sposobem możemy sobie przykleić
taką kantóweczkę, bądź coś innego. Tutaj już tylko wyobraźnia i sprawy techniczne powiedzą nam, czy możemy to wykorzystać, czy tego wykorzystać nie możemy. Tak to wygląda, tak się to przedstawia. I teraz tak na dobrą sprawę, takie krótkie podsumowanie. Ja u siebie na warsztacie te ściski mam już bardzo długo. Przetestowałem sobie je pod każdym z względem. I tak, plusy już Wam pokazałem, a teraz czas na minusy. Minusy tych ścisków są takie. Po pierwsze, czasami ten element tutaj przeszkadza w różnych czynnościach. Nie będę teraz przytaczał w jakich, ale on czasami jest tutaj za duży. No niestety, tutaj konstrukcja takiego ścisku wymaga, żeby zastosować tutaj taki pełny automat, który będzie z jednej strony nam składał, z drugiej strony rozkładał taki ścisk. Ale to w zasadzie, no, to musimy zaakceptować. Ja chcę, żebyście wiedzieli o tym, że coś takiego tutaj ma miejsce. To jest pierwszy z minusów. Drugi z minusów jest taki, że te gumy, które tutaj są, one, na te gumy trzeba jednak jakby nie było uważać. Guma jest tylko gumą. Ja to potraktuję jako jakiś minus. Nie znalazłem tutaj więcej tych minusów. To są tylko dwa minusy, które tutaj te ściski w sobie mają. Może trzecia rzecz, ale to już nie wiem, czy to potraktować jako minus, jest cena. Nie wiem, czy cena będzie minusem, bo patrząc pod kątem funkcjonalności tego ścisku, jednak one się zasadniczo między sobą różnią. Nie udało mi się tych ścisków z żadnej strony popsuć. Nie udało. Naprawdę chyba dużo trzeba by było mieć samozaparcia, żeby taki ścisk uszkodzić. Minusem, nie minusem. To nie będzie minusem, tylko kwestią tego, ten się rozchodzi. Wiem, że jeden ze ścisków ma problemy z otwieraniem tutaj właśnie tej górnej części. Patrzcie, no na złość będzie... O, ten. Ten ma problemy, ale ja wiem, dlaczego ten ma problemy. Tutaj są jakby nie było ruchome rzeczy, ruchome elementy, które z czasem, jak się pracuje ściskami, brudzą się i należy je regularnie też czyścić. Tak jak każdą rzecz na warsztacie musicie sobie przeczyścić. Także tutaj jest jedyna taka, że jest jedyny minus, bo się ciężko otwiera. Ale się otwiera. I jeżeli ja sobie go wyczyszczę, w tym momencie nie ma żadnego problemu, żeby on mi się poprawnie składał i żeby wszystko było, no, już się składa, już jest po robocie. Czy opłaca się kupować takie ściski, czy po prostu jedziemy sobie do Castoramy, czy do Lidla, jak są w promocji. Powiem Wam, ja się dałem kiedyś namówić na takie ściski z Lidla. I to jest tutaj tak zwana ta firma Topex. To są ściski, które... Nie wiem, po co on jest taki długi. Tego ścisku się nie da wykorzystać jednak, jakby nie było w celach... Chociaż no, tutaj też jest troszkę większy, tu jest troszkę mniejszy ten ścisk. Także trzeba przewidzieć, że te ściski będą służyły nam do czegoś innego. Niestety ten ścisk ma zbyt duży skok. Nie jest przemyślany do końca. No ale tutaj co? Tutaj było ile? 39 zł bodajże za dwie sztuki. A tutaj mamy naprawdę dużo, dużo więcej. Ale tutaj wszystko zależy od tego, u jakiego przedstawiciela to kupimy. W każdym bądź razie tutaj automat nie jest specjalnie pomyślany, gdyż jest rączka, ma za krótki skok, a nie można tym ściskiem ścisnąć na tyle mocno, żeby nie ułamać. Zresztą tutaj mam bliźniaczy ścisk i on jest uszkodzony, on ma rączkę, pęk, w środku mechanizm się rozleciał i tutaj to, o, tak się to właśnie skończyło w tym ścisku. I tutaj takich zupełnie tanich ścisków nie będę Wam polecał.
Tutaj mamy również takie ściski. Tu są ściski akurat nie śrubowe. I tutaj w tych ściskach bardzo często, gęsto dzieje się tak, że kiedyś puszczałem taki film o przeróbce ścisku stolarskiego, bo odpadła mi górna stopka. Właśnie to są te ściski z czerwonymi rączkami. Wiecie, co to są, co to za marka. W jednym markecie i w drugim można je nabyć. Są bardzo tanie, ale tak jak to ostatnio było w jednym tym powiedziane, tylko bogatego stać na kupowanie tanich rzeczy. I tutaj ściski są naprawdę bardzo słabo wykonane. Ścisk z tej strony ma źle udlaną stopkę. Tutaj był kiedyś taki plastik. Bardzo szybko odpadają. Z drugiej strony mamy również tak troszkę wrednie wykonane kółeczko dociskowe, które nam jest pokryte również takim cieniutkim plasticzkiem. Tutaj tak nit. No. Nie, srebrne to nie wyostrzy, ale tutaj mamy taki kapselek. Te kapselki się czasami z czasem wyginają. Sama prowadnica jest cieniutka i również przy mocniejszej próbie dokręcenia, po pierwsze, odgina nam się tutaj ten cały płaskownik. Druga sprawa, rączka jest na tyle mała i małej średnicy, że uniemożliwia nam mocne dokręcenie właśnie samego ścisku i ściśnięcie materiału. Także tutaj przed ściskami, przed zakupem ścisków wypadałoby również się zastanowić nad tym, co chcecie sobie kupić. Ja Wam mogę spokojnie polecić takie ściski z Wolfcrafta, te jednoręczne. I cóż, no, pozostaje mi pożegnać się z Wami. Proszę o komentarz pod filmem. Zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam serdecznie. Majstry i majsterki Olo76 strony. Nara.